Hejo, czyli witajcie kochani was na kolejnym odcinku z Rasta, dzisiaj już z głosem. Ostatnio było bez głosu, ale dzisiaj już głos będzie. Przepraszam was za tamten odcinek, ale nie wiedziałem o tym, a mówiłem na odcinku o, żeby nic się, żeby wszystko poszło dobrze, co akurat nie poszło dobrze, bo nie było głosu. Ale widzę, że nikt mnie nie zaciupał jak spałem. To jest plus. Chodzę nadal z gołym fiutem. To jest minus. Potrzebujemy metalu. Bardzo. Metalu. Możemy stworzyć maczetę, będziemy musieli sobie stworzyć, żeby zabijać ludzi. Znaczy, będziemy próbować konie zabijać, ale tak. Stwórzmy sobie nóż, żeby zwierzętom móc zabijać. Od razu na samym początku ja tu robię jakieś te. Stworzę sobie kamienną siekierę i kilof. Nowy, bo już się to nam kończy. I wyjdźmy z naszego domku. Kurwa. Ktoś mi rozjebał schody. Ej, czy ten ktoś sobie robi... Czy ten ktoś sobie robi jaja? Chyba. Kurde. O. Konopia. No. Ktoś sobie robi chyba ze mnie jaja. Bo. Nie wiem, czy wskoczę teraz do domu. Ja pierdzielę. Nie no, gro, nie rób sobie ze mnie jaj, proszę ciebie. Ale jaja. Ej, ktoś mi próbował rozwalić tu ten dół. Właśnie. I tym się zajmiemy w tym odcinku. Musimy pobudować nam ochronę pod dom tutaj. Gdzie to jest? Nie pamiętam, gdzie to było. Oto, drewniane barykady. Żeby. Żaden lamus, który już mnie dzisiaj wkurzył. Widziałem chyba gracza. Chyba. Ustanę tu, pozamieniam, wezmę sobie tutaj nóż. Tutaj to. Dobra. A my zacznijmy rąbać drewno. Już ktoś mi do domu chciał się wbić. Czyli trzeba wzmocnić od dołu nam wszystko. Schody też nam rozwali jakiś lamus. A to jest źle. Musimy go ściąć. I teraz mówię na serio. Zróbmy sobie dwie barykady już. Jak się robił. No i w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że na samym początku, jak spotkaliśmy tego gościa, że jeżeli jesteście też nowymi graczami, albo jesteście właśnie ludźmi, którzy grają już długo, mają jakieś rzeczy, to pomagajcie nowym graczom, tak jak tamten chciał mi pomóc, się pytał, czy czegoś potrzebuje. Właśnie też tak róbcie. Pomagajcie. I to wyjdzie wam na dobre, bo ta osoba będzie mogła wam się odwdzięczyć sama. Na przykład, co to jest? To jest ta z kamień, taka barykada? O nie, helikopter chyba lata. Oby mnie nie zobaczył. Będzie chyba do mnie strzelał, jak mnie zobaczy, nie? Znaczy widziałem na YouTube ostatnio filmiki, oglądałem, że te helikoptery strzelają, kurde, ludzie pokonują te helikoptery, tam znajdują nie wiadomo co w tych helikopterach. No. Więc
Ale kurde, czemu teraz jak ja do domu wbiję? A wyłączyłem akurat, jak to się nazywa, budowanie. God fucking damn it. Sam się załatwiłem, widzę. Albo by było trzeba po prostu rozwalić ścianę, gdzie stoi ta szafka. A ja głupek wyskoczyłem, bo ja myślałem, że ja będę mógł wejść. No. I na tamtym odcinku miałem w ogóle fajne tematy, dużo gadałem strasznie. Mówiłem, jak to się w DayZ gra, jak to w DayZ grałem. Czekajcie, weźmiemy sobie mapę na razie. Dobra. Nie jesteśmy tak daleko, żebym nie wiedział, jak wrócić, ale zawsze się przydaje spojrzeć, gdzie jest nasz domek. Są 22 osoby na serwerze. Czyli jakie zagrożenie dla nas jest? Dla mnie. Bo w każdej chwili może mnie nawet jakiś ciul z karabinem mnie zatuć. A to jest fajna historia, bo na jednym z serwerów grałem i właśnie takie coś się zdarzyło. Zbudowałem dom i właśnie tak samo zbudowałem jak ten, tylko na górze zrobiłem okna. Kurwa, jeden mnie wystraszył. I typ dla jaj sobie przyszedł i zaczął do mnie, nie zobaczył, że jestem, to zaczął do mnie strzelać. No a ja co? Bez pistoletu. Dopiero co na serwer wbiłem i próbowałem się jakoś rozbudować. Więc to by zajęło lata, żeby to rozwalić. Więc ja jakoś próbowałem się ochronić, pobiegłem na górę. A góra była na miejscu, gdzie są kamienie właśnie, na takim gdzieś poziomie. Że każdy, kto chciał, to mógł sobie wziąć i mnie zastrzelić, przyjść i mnie zastrzelić po prostu. No właśnie, nie mogę breaka próbować. Czy ja sobie nie, naprawdę nie wbiję do domu swojego? Bym mógł to rozwalić, ale wtedy rozwalę drzwi z zamkiem. Ale się wpieprzyłem. Więc próbował mnie zabić, zabił mnie. Raz. Bo strzelił mi headshota. I ja, jak się odrodziłem w swoim łóżku, to kurwa mać, nie mogę się tego jakoś ominąć, proszę was. Co? Kto mi tutaj tak nawalał? O kuźwa mać, a tu bym mógł jeszcze to rozwalić, ten się przynajmniej wbił, bo szafka by chyba spadła wtedy, nie? Dobra, spróbujmy to rozwalić sami, żeby się dostać do mojego domu. Zobaczyć tylko. Zamknąłem drzwi. Digę! Weź to! Co ja mam, że nie mogę wziąć? Dobra, można siarkę wyrzucić. Czarnogłów, wyrzuć to. Dziękuję. I nie zamknąłem. Kurde, i oni mi tu wszystko napieprzali, widzę. Wszystko. Grupą jakoś chyba byli. No i poszedł po chwili, odszedł do mojego domu i do mnie tylko mówi przez, wiecie, głosem do mnie powiedział: to ja już idę. Miłego dnia. Zostawię ci przed drzwiami jedzenie, metal i coś tam jeszcze, jakieś surowce głównie. Ja tak sobie pomyślałem: dobra, przynajmniej pójdzie, zostawi mnie w spokoju. To poszedł. Ja napisałem do niego, nie wiem czemu głupi do niego napisałem: nie chcę twoich rzeczy, weź je sobie. No to typ się wrócił. Zobaczyłem go, jak był już daleko ode mnie. Ale się wrócił. Oburzony. Znowu zaczął do mnie strzelać. Zostawił mnie, jak miałem 7 HP. Bo trafił we mnie. Czarnuchu, jak ja mam się teraz o dom wracać.
Jedynie tym mogę bić. Tak, tym na pewno zabiorę. Dobra. Zużyję ten swój nóż. No. Cię próbował mnie znowu zabić. Szybko się zabandażowałem, czyli się nie wykrwawiłem, nie zginąłem. Ale. Typ. Miał satysfakcję, że mnie wkurzył. I próbował mnie zabić. Poszedł taki gościu w armorze, nie wiadomo co. Poszedł sobie ode mnie. Nie wiem, może łuk po coś da więcej jakiejś demagry. Tak. Ale jestem wkurzony, że ktoś mi to rozwalił, co? Tak, jeszcze nie trafię. No i tak się zakończyła historia z tym typem. Jak sobie odszedł i mnie zostawił wreszcie w spokoju. Wywaliłem połowę tego. Czy budowanie jest nadal niedozwolone? Dobra. Udało się. Więc teraz. Za to, że ktoś miły. Był bardzo miły. Próbował zniszczyć mi życie. Nigdy. Mam dzisiaj takie szczęście na sam początku odcinka. No tu fundament musi być. I tu trzeba zrobić ścianę. Więc ja zrobię sobie kolejne schody. Czarnuchu! Nie chcę, bo zaraz znowu nie będę mógł wejść do domu. Może fundament postawię kolejny. Albo podłogę. A postawię fundament. Po prostu tak będę wchodził do domu. Wezmę sobie młotek. Ulepszę sobie to. Kamienia. Robię to też z drewna. Okej. Czyli jednak trzeba co jakiś czas wbijać ludzi na serwer i patrzeć, czy nikt nie chce was zabić, bo jak zobaczyliście w moim przypadku, próbowało mnie zabić kilku ciuli. Nagrywam odcinek. Nie godzę. Odnagrywam. Czemu nie mogę tu nic postawić? A może mogę sobie postawić? Nie! Podłogi nie mogę. A trójkątne podłogę. A trójkątny fundament? Mogę. Nice. Więc. Nie mam drewna. Bo jestem lucek. Bucek. I idę po drewno. Po drugie, nie mogę sobie zrobić siekiery, czyli kamień prawie swój rozwaliłem, czyli się pakowałem, nagrywam, dziękuję, więc teraz powiem wam historię, ja grałem w inne gry survivalowe, powiem wam, że raz jest ostatnio moją ulubioną, myślałem, że to grać. Grą, w jaką grałem, taką survivalową. Bo grałem DayZ, Miscreated,
ARK Survival Evolve i raz mi przypadł do gustu. A z Rustem było tak, że kupiłem go sobie jakiś miesiąc temu i zagrałem w niego 5 minut. Mówię, o Jezus Maria, jakie gówno, nie gram w to w ogóle, nie da się tutaj, ten serwer, zginąłem po 5 minutach, bo zjadłem mięso niepieczone, nie wiedziałem, że mnie to zabija. Gracze mnie ścigali, uciekałem, byłem w jakimś gównianym miejscu, więc pomyślałem, że rozwalił mi się kamień. Artur. Nie będę w to grał po prostu. Powiedziałem nie. Walę tą grę. Nie będę grał. Kupiłem ją. Cik! Dobra, zostawię go, niech sobie żyje. I zostawiłem tą grę na miesiąc. Jakiś czas w ostatnim tygodniu. We wtorek odpaliłem sobie na nowo, mówię, ja nie byłem w szkole. To mówię, tam są chyba kamienie, tak jest kamień. Mówię, a odpalę sobie, pogram chwilę, zobaczę jak się gra. Jednak dam szansę. Do pierwszego dnia jak zacząłem grać, to grałem 10 godzin. I miałem już dwie postacie, miałem dom, nie wiadomo co, gracze mnie pozabijali. Nie ogarniałem w ogóle, że dzięki temu papierowi do budowania, jak się przytrzyma prawy przycisk, to się zmienia opcję budowy, że możesz zbudować dom, że możesz ściany i wszystko. Ja tego nie wiedziałem i myślałem, że trzeba mieć ten stół do badań. I ja zrobiłem ten stół do badań. Słuchajcie, czekałem na cały dzień, żeby mi się przypaliło 1000 metalu. I nie ogarnąłem w ogóle, wiecie, what the fuck, że ja mogłem to zrobić przez ten cały czas. I tak. Zrobiłem dom. Okradli mnie, bo była ściana przy. Właśnie tak jak w domu nie mam jednej ściany, bo jest kamień. To tak samo ja miałem. I ktoś przeszedł przez ten kamień, bo była aż dziura, nie wiem, on przeszedł jakoś przez to. I okradł mnie. A ja miałem bluzę właśnie tą, co z czarnego metalu. Spodnie, buty, czapkę z wilka. Mały jeleń sobie przykręci. Więc, och, ogarnij się, Jezus Chrystus, Matko Boska, jak ja nie lubię się patrzeć na. Czy ja łuku nie mam? Czy ja wyrzuciłem swój łuk? Chyba tak. Ja pierdzie. Więc, tak to wyszło. I mówię, wale, ten serwer to był niemiecki serwer, to się pytałem, kto mnie okradł, oni się pytali, a z czego miałeś dom? I ja mówię, że z tego, tak jest Holz. Czyli tego takiego słabego drewna, czy ze Stein, czyli z kamienia. Ja powiedziałem, że z Holz, czyli tego. A to był nieulepszony w ogóle, bo nie wiedziałem, że tym młotkiem się go ulepsza. Byłem noobem takim. To, zmieniłem serwer, wybudowałem dom, to właśnie tam mnie ten gość zastrzelił. I po tym czasie odpuściłem tamtej osoby serwera, mówię, nie gram tam, bo tam typy się zabijają. To jest jakiś podobno serwer dla noobów taki jeszcze, że ci tak jak tamten, co chciał nam pomóc, to chyba będzie trochę lepiej. Tego mamy tego sąsiada obok nas, tego jarcu. To właśnie się zesrałem, jak go w tej nocy zobaczyłem. Ale wracajmy do historii. Weźmy mapę. Diga, shut the fuck up. I co gram? Grałem w Miscreate. Miscreate to jest taki odpowiednik trochę DayZ. Ale bez zombie, no jakby z takim, to są mutanty, mówię, że tam pisze w opisie gry, że to są mutanty. I oni wyglądają jak mutanty, nie jak zombie. Mają ręce takie jakby, szpicel taki zamiast ręki taki ostry. No i właśnie, wciągnąłem się w tą grę. I chciałem wam z tego nagrać odcinek. Ale ta gra jest taka wredna, że się z niej nie da nagrać czegoś. Bo jak się zaczyna nagrywać, to od razu, w pierwszym momencie się nagrywa. Ale jak chcesz skończyć odcinek, to nie skończysz. To gra do ciebie mówi, to nie jest rzecz dla ciebie, Max. I psuje ci materiał. Crashuje się gra, psuje się materiał i nie można tego nagrać. Po prostu, no, takie coś. I był u mnie ten Florian, którego znacie. Kurde, czy ja zużyłem drewno, które miałem? Czarnuchu.
Przecież ja powinienem pójść i zdobyć se drewno. Wejdę na chwilę do domu. No i teraz potrzebuję pewnie kamienia, nie? Nie. Amen. Widzicie, tu nie mam ścian. I był mnie ten Florian, ten Niemiec, z którym nagrywałem kilka razy. Ognisko się zepsuło. Moje wyrko. I mu, on, to właśnie jak on u mnie był, to sobie doładowałem z tym kartę i kupiłem sobie to wtedy. I mówimy, ach, nagramy, bo graliśmy wcześniej, mieliśmy dwie postacie, ale poginęły. Mówimy, nagramy. I tak pewnie będziemy mieli gówniany start, w ogóle gdzie ja biegnę. No i co się okazało? Jak zaczęliśmy nagrywać odcinek, mieliśmy zajebisty start, bo na starcie. Co nam się udało? Się udało to, że znaleźliśmy kłada. Kłada. Jedynie co musieliśmy zrobić, to go naprawić. Zrobiliśmy to, naprawiliśmy go. Więc, po tym jak go naprawiliśmy, znaleźliśmy, znaczy jeszcze przed naprawieniem, znaleźliśmy obok stację benzynową. I tam były części do tego kłada, benzyna, koło i coś jeszcze. Naprawiliśmy go. Znaleźliśmy shotguna. Znaleźliśmy rzeczy full wypas, wam powiem takie, wiecie. Kurde, że odcinek byłby mega, ale serwer musiał mieć restart, żeby rzeczy się spełniły. I to wywala na kilka minut z serwera. I nie zapamiętaliśmy dokładnej nazwy tego serwera. I mówimy to teraz, jak my wrócimy do tego. Wyłączyliśmy nagrywanie, skraszowało nam grę. To już mówimy, to już się nagrywanie zepsuło. To już kij z tym. No i się zepsuło nam nagrywanie. Kurde, muszę czymś drewno urąbać. Tylko czym, skoro jestem debilem i wykorzystałem wszystko. Tylko czy mogę z kamienia zrobić kamień? To by była rzecz. Max, jako jedyny człowiek zrobił z... O, tatka. Max, jako jedyny człowiek na świecie stworzył kamień z kamienia. Zasłużył na order. Zaukim order. Order kogoś tam. No. I. Mógł dawać jednym kill-offem Minecraft normalnie. Kopię diaksy. I. Kurwa. Znaleźliśmy serwer. Po jakimś. Nie znaleźliśmy na początku. Pieprzą mi się wszystkie rzeczy, o czym gadam. Więc było tak, że się wkurzyliśmy, mówimy, walimy to grę, nie gramy, wiecie, taka posy, wszystko mieliśmy. Kask, co Jarcu tam robi? Kask, mieliśmy motocyklisty, nie wiadomo co, jakie rzeczy, byliśmy mega, super, duper. Ktoś się obok Jarcu wprowadził, wiecie. Czyli mam kolejnego sąsiada, w ogóle ja to bym poszedł sobie, zaznaczył terytorium. Że tu mieszka mój sąsiad. Jarcu w ogóle jak się rozbudował, jak mnie nie było na serwerze. Jarcu. Zaznaczasz za bardzo swoje terytorium, ci mówię. On ma ten znaczek, co kosztuje, kurde, 30. Dobra. Quests, feel free to use. Się boję. Dobry człowiek. Dobry człowiek. Bardzo dobry. Normalnie kocham go już. A łuk. Przyda mi się. Więc. Nie mięsko. Więc. Jak to było? Tak. I zostawiliśmy tę grę na jakiś czas. Wróciliśmy tam po jakimś czasie. Pomyśleliśmy, jak ten serwer się nazywał. No, jakoś na A się zaczynał. Serwer English. Get the fuck out, nigga. Przecież mówię to tylko na odcinku po prostu. No, czy masz problem? Więc to tak to było. Wyglądam jak jakiś terrorysta. Jak dżihadysta.
I znaliśmy ten serwer, się cieszyliśmy jak nie wiadomo co. Ale nie mogliśmy nagrać odcinka, no bo było spieprzone już to. Bo nie można tam nagrywać odcinków. A seria bym myślał, że wam się podobała, bo tam było ciekawie. Trochę taki, wiecie, strach nas był, u nas był. I teraz powiem o DayZ trochę. DayZ trochę grałem, jeżeli znacie, pamiętacie bliźniaków, którzy przychodzili do mnie i nagrywałem z nimi tam ten challenge. Jeszcze coś miałem z nimi nagrywać, ale nie wrzuciłem tego. Więc on zawsze, jeden z nich, Max, on ma DayZ u siebie. Ale u niego na kompie nie chodzi, zawsze jak do mnie przychodzi, to mówię, chodź Max, zawsze sobie gramy w DayZ. No to Max gra z Maxem i jest tak, że on zawsze siedzi, coś tam szuka i ostatnio ma postać policjanta sobie zrobił. Znalazł po prostu rzeczy dla policjanta i był policjantem i zginął po tym, że nie mógł żadnego zjedzenia zjeść. I właśnie i znalazł 3 pistolety na komisariacie, amunicję, nie wiadomo co, ale jak na coś nie znalazł jedzenia. Tak to zawsze jest. Słuchajcie ludzie, jak znajdujecie dobre rzeczy, to wiecie o tym, jak nie macie już jedzenia, albo nie macie otwieracza do puszek DayZ, jesteście już udupieni, bo otwieracz jest strasznie ciężko znaleźć, a jak nie będziecie jeść, to zdechniecie szybko. Więc, nam nie poszło dobrze i on zginął. I teraz ma drugą postać policjanta u mnie. I teraz już nie gra w ogóle. Mówi, wale to. Zaraz, jak na złość pewnie, zginę. To wyjdę z serwera i on zawsze, wiecie, i ma drugiego policjanta. Może gdzieś tu wam się screen wyświetli. I on już jak teraz o nim przychodzi, to już nie gra na nim, tylko zmienia serwer. I to jest głupia rzecz. Bo jak się zmienia serwer, w takich grach powinno, jak się zmienia serwer się, no jak się zmienia serwer, to nie powinna się zmieniać postać. A tu jest tak, a jak jest tak, że jak zmienia serwer, to się postać od razu na serwerze robi nowa. I to jest trochę według mnie głupie, ponieważ wtedy nie możesz. Na czterech też było za łatwe, bo byś mógł zmieniać serwer na serwer i lutować te rzeczy. W ogóle ludzie mówią, że DayZ, te które jest oddzielne, to za prawie 30 euro, jest gorsze od moda do Army 2. I myślę o tym, żeby sobie kupić Army 2 i nagrać tego moda, bo podobno jest 100 razy lepszy niż te normalne DayZ, a te normalne ma taką optymalizację dla mnie dziwną, że na kompie, gdzie u mnie powinno chodzić na ultra, włączę na ultra, są lagi, włączę na średnich. Są lagi, włączę na niskich, są lagi. Czarnuchu. Ostatnio jak włączyłem sobie na ultra, to nie miałem przez jakiś czas lagów. Potem się zaczęły na nowo. Więc... Kurwa. Hello, hello, don't kill me, please. Please, don't kill me. Yeah, yeah, it's me. Yeah, it's me. Yeah, yeah, yeah. Yeah, okay, yeah, bye. To był Jarcu! Dzięki Bogu! Dzięki Bogu, to był Jarcu! Nie zabił mnie! A serce mi tak obiło! To był Jarcu, dzięki Bogu, on nas nie zabił, bo to dobry człowiek jest. Ludzie, ale... Myślałem, że serce mi wyskoczy z piersi. A to on, a idzio. No kurde, żeby on się nie ogarnął z tego, że ja, jak to się nazywa, rzecz jego zabrałem od niego. Myślę, że możemy sobie tutaj ten piec zrobić. Na przykład tutaj było dobre miejsce na piec. Ja myślę, że sobie możemy ulepszyć trochę. Zobaczmy, gdzie mamy jakieś... O! Szkody, kto nam coś tu rozwalał, próbował. O! No, śmiecie chcieli nam cały dom rozwalić. O! Ale jaki z pistoletem, już to być celowy, już tak co myślał. Kto to idzie? Ale dzięki. Ktoś biega mi przy domu. Yes. Do you have any weapons? Only bow. Nothing else.
Why? Do you have any blueprints, like AK-47 blueprints or anything? No, any blueprints. I only do a house and I have nothing. Oh. I'm looking for AK-47 blueprints, but I can't find. Yeah, I think that's really hard to find some blueprints. I see something in YouTube, but it's really hard to find something like that. I have one or two blueprints I made this about, but that was so shitty blueprints, you know, that was really nothing useful. I can make pistols and pump shotguns and bolt action rifles. Oh, nice. I can't make AK-47s yet. Okay, can you make one for me? I will give you some metal, but not today because I do now I must do metal for me, but I can give you like tomorrow but or later. What do you want? Do you want a pistol or do you want a bolt action rifle? I want pistol, only pistol. I can make you one. Okay, thank you. I come back. I can make you some ammo. I can make you some ammo too, maybe like 30 or 40 rounds. Okay. I have a lot of what is that, gunpowder. I have it a lot at my house. Okay, so yeah, you can come later and I will give you these things. Can I add you to friends in Steam? I saw your friend request already yesterday. I Uh, saw it and I accepted it. uh, okay, okay. Thanks. We are friends in this team. Yeah, okej. O, widzicie, Jarcu się okazał miłym człowiekiem. I pójdzie. Zrobi nam pistolet. Fajnie. Fajnie, że poznaliśmy takiego miłego człowieka. Mam strasznie widzę, że mało drewna. I myślę, że powinniśmy sobie zrobić szafkę. Zróbmy sobie naszą szafeczkę. Już nie tam. Tylko zróbmy ją sobie na przykład. Nie wiem. Ktoś nam jak rozwali znowu tutaj ten. To była dupa trochę. Jakby tu nam coś rozwalił. Zróbmy sobie na górze. Zawsze będziemy spać na górze. To niech stoi przy naszym miejscu spania. Jarcu jest miłym człowiekiem, widać. Się pytał, czy mam jakieś blueprinty do AK. Powiedziałem, że szkoda, że nie mam, bo gdybym miał, to pewnie bym mu dał. Ale poszedł zrobić mi pistolet. To dobrze, że jest miłym człowiekiem. To już znaczy coś. I jak ja się zastanawiam, kto tu idzie przy moim domu, nie? Co możemy zrobić? To jeszcze mam, ja myślę, że zarobilibyśmy sobie drewnianą skrzynkę sobie z trzy skrzynki. Albo dwie. Dwie nam na razie starczą. Ja mu sobie zaraz postawił, a my poczekamy, bo powiedział, że zaraz jak mi zrobi, i jakieś 30 amunicji może zrobić, bo ma dużo gunpowderu, czyli prochu strzelniczego. Więc by było miło z jego strony, jakby nam naprawdę dał, jakby nas nie zastrzelił. Więc tak, by było lepiej. Czarnuchu! What the fuck? Jak się zastanawiam, co to. No. Ale myślę, że domek mamy fajny. Jak na początek, to fajnie nam, co on wyszedł. Gdzie tu by można. A. Mamy niedozwolone budowanie u nas. Okej. Okay. Może się spytam go, czy pozdrowi moich widzów. Ale było miło, jakby pozdrowił was. Powiem mu, jak przyjdzie. Okej. Okay. Postawiłem sobie szafeczki tutaj. Okej. Okay. Więc sobie tutaj zostawimy sobie to. Is that you? I'm here. I have the pistol and ammo for it. Okay, yeah, thank you. Thank you. I do some episodes yet now for my channel so you can say hello to my fans. They like you.
Oh, hello. Yeah. Hello, hello. Hey, 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 don't shoot. Come here and check it. Check out my second base. I have a base in the lake. Really? Where? Where? Okay. Yeah, I see it. Yeah, yeah, I see. It's nice. Oh, because I see this, your house is so like a little bit broken. When I was, you know, there, because I look, is you there? Are you there? I'm not from USA, so my English is bad, but okay. Oh, where you are from? I'm from Poland. Oh, I'm from Finland. Oh, okay. Okay, so yeah, you can go to your base. I go to my. I must build some things. And thank you for pistol. What you want for this pistol? So when I do this, I can give you back. I don't know yet. Maybe something, some stone or wood or something like that. I don't have now any. Okay, yeah. I don't have now any stone and wood. I must go and take some. Okay, so if you need something, then you can come to me and I will give you this, okay? Yeah, it's nice to meet some friendly players. Yeah, everybody is shooting when they see you. Everybody shoots first and then ask questions. This is, yeah, I know. I saw this. Yeah, no the, friendly players in here. Yeah, I'm friendly every time. I don't kill people. I won't play with anybody, you know. No, I am good. Yeah. Only for self-defense. Yeah, yeah, yeah. If somebody attack me, I attack him too, you know. Yeah, if somebody attack me, I attack them. But I never shoot first. But yeah. I save, right? Okay. Okay, see you later. Yeah, bye. No jaki. Ja to, masz przyjaciel. Zrobił nam pistolet, patrzcie ludzie. Nice. Nice. Call of Duty. Okej. Ale kurde, jaki miły ty. Jak ja lubię taki grać. Dobra. Teraz on ma taką amunicję. My musimy sobie jakieś blueprinty znaleźć na amunicję. I na pistolety, ale dzięki Bogu Jarco dał nam pistolet. Bo jest miłym człowiekiem. I teraz musimy sobie. Odłożymy sobie jeszcze to tutaj. Siarkę też. To też sobie odłożymy, to też możemy, to też, ten to można wyrzucić. O, jest ten mój drugi łuk, taki jestem głupi. Tego sobie odłożę, kości mogę odłożyć, wody się napiję raz. Moja mama do mnie przyszła w ogóle, chyba za głośno jestem, byłem. No ale, on mówi, że jest przyjacielski, że nie atakuje pierwszy, dopóki ktoś go nie zaatakuje, więc to dobrze. I myślę, że my możemy aktualnie iść i poszukać trochę drewna. On mówi, że spotkał już dużo. On mówi, że jego bazę tutaj rajdują, okradają go, nie wiadomo co. Pewnie oni próbowali mnie też okraść, ale nie przybili się do mojej bazy. Teraz chyba będzie mi też trochę ciężej się przebić. Więc idźmy sobie, zdobądźmy trochę. Mówi, że w lesie ma jeszcze jedną bazę, więc jak go zabiją, to się tam może zespawnić. No to, to dobrze, że ma drugą swoją. I jest moim człowiekiem. No ale fajnie, mówi, że cieszy się, że spotkał wreszcie miłego gracza. Pozdrowił was, więc napisz, musicie na rzecz w komentarzu hi Yards albo coś takiego. Ja tam mu wyślę potem link do kanału, do filmiku z tego, więc miło, że go znowu spotkaliśmy, ale się cieszę, że mam takiego tego. No ale mówię, że właśnie dużo graczy jest niemiłych i to jest złe. No właśnie ja też nie atakuję, dopóki ktoś mnie nie zaatakuje. On mnie nie zaatakował,
Ja go też nie zaatakowałem. Ale miło, że zrobił. No, on jest Finland. Co to Irlandia? Irlandia jest? Jest Irlandczykiem? I chodzi w spódnicy? No ale chyba nie. I chyba zaraz możemy zakończyć odcinek, bo jeszcze 10 minut jest noc. Ale jeszcze pozbieramy sobie trochę drewna. Pochodzimy. Jak ktoś by atakował nasz dom, to by dopiero była dupa. Jak my wracamy, a tam ktoś atakuje, ja to od razu bym zaczął strzelać. Czarnuchu, ogarnij te dzikie dźwięki. Naprawdę się sram, jak tego słucham. Ja to muszę sobie zrobić zapasowe klucze do drzwi. Chyba powinniśmy się wracać. Bo nie słyszę tu miłych zwierząt. W szczególności nie miłych. A nie chcę, żeby po prostu ich zginąć. Ale musimy uzbierać dużo drewna, żeby móc przepalić sobie metal. Żeby mieć na kolejny już odcinek. To ja mieszkam w terenach, gdzie same wilki są. Przecież co, że one tak biją cały czas tu. Serce mi bije, bo się boję, że zaraz jakiś. Cholera, czemu dzień jest taki piękny, nic nie wyje, nic. A w nocy, kurde, gdzie mieszkam, przywodzi, ale teraz nie jestem w żadnej wodzie, ja słyszę ropuchy, słyszę wilki, które wyją, ptaki, sowy. Jezus Maria, zaraz bazyliszek przyjdzie, kałamarnica będzie. Może szczęki nagramy. Przyjdzie może jeszcze jakiś wilkołak, może wampiry ze zmierzchu, Zombies Daisy, The Walking Dead Lee przyjdzie, Rick, Glenn, cała ich ekipa, Ghostbusters może zaraz przyjdą, Człowiek Warga, Adbuster. Ile mamy już tego drewna? Dobra, dużo. Jeszcze te dwa drzewa ubijemy i będę musiał potem poza nagrywaniem, będę musiał jeszcze wbić na serwer i wymienić drewno, żeby nam się przepalało wszystko dobrze. Ale to już poza nagrywaniem, jak mówię. Ale chyba się noc już zaraz nawet będzie kończyła, bo noc jak krótka tu przecież jest. Dobra, mamy pistolet, więc czuję się trochę bezpieczniej. Naprawdę, czuję się trochę bezpiecznie. Jeszcze mam miłego sąsiada, który zaproponował mi nawet, pokazał mi, gdzie jest to jego druga baza. Kurde, ale tak myślę, żeby nagrać odcinek z nim. Seba jeszcze ma z nami nagrywać, to w kolejnym odcinku się powinien pojawić. To może Jarco zaproszę do odcinka. To by było miło nagrać z obcokrajowcą, bo powiem. Jeszcze z takim miłym jak on. Negatyw. Kurwa, myślałem, że to grać było, to tylko przez liście przychodzi. Jezu, ale jestem nadpobudliwy teraz. Tam King Ray wilczył. Wilczuś! Mówi, że jego tam napadają, okradają, nie wiadomo co, ludzie. Właśnie zachowujcie się jak taki gracz, nie zabijajcie, jak kogoś zobaczycie od razu, tylko się przywitajcie. Póki ta druga osoba was nie zaatakuje, wy też go nie atakujcie. Więc bądźcie pokojowymi graczami. Ja przynajmniej proponuję taki styl grania, ponieważ ja tak gram. Ja dopóki nie będę zabijał nikogo, dopóki ta osoba nie będzie próbowała mnie zabić, no nie wtedy wezmę bazookę i nie chcę strzelać. On mówi, że ciężko znaleźć mu blueprint AK. No bo tu ciężko znaleźć takie sierowe blueprinty, ale ciężko, żeby z nich coś dobrego wyszło. Mi się raz udało zrobić, bo blueprint gitary. Tak. Blueprint gitary.
Jednak im gitara! Wreszcie! Ale jak on strzelił, widzieliście? Myślałem, że odbierz zabić, chcę. A, on się przywitać z wami chciał. Ach, to mi jutro. Coś tak, kurde, cieszy. Dobra. Ile mamy? Okej, okay. 5 stagów. Ach, jeszcze sobie ubijemy te dwa drzewa tu i wracamy do bazy. Myślę, że o tamten odcinek obejrzeliście jakoś tak przewijając, ale przynajmniej może obejrzeliście go. Byłoby bardzo miło, jeżeli byście go naprawdę obejrzeli i powiedzieli, co, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tamtym odcinku. By było miło usłyszeć od was, co myślicie o tej serii w ogóle. Napiszcie w tym komentarzu, czy podoba wam się seria. Postawcie pod tym odcinkiem 40 łapeczek w górę. Nie wiem, ile podbiliście pod tamtym, bo aktualnie jest jakieś 20 pod tamtym. A ja ten, bo wrzuciłem ten odcinek jakieś 2 godziny temu i ten zaraz zacząłem nagrywać wieczorem. Bo mi się nudzi, ja zaraz będę gadał z Kubim, to mówię, a nagram odcinek. Dobra, to Jarcu jest miłym człowiekiem. Jeżeli jeszcze byśmy mogli spotkać jakichś dobrych ludzi. Wiecie? Naprawdę. Dobra, wracajmy do bazy. Chyba w złym miejscu trochę tą swoją bazę postawiłem. Po tym co usłyszałem od tego i co zobaczyłem, że mi ktoś próbował bazę rozwalić, to chyba nie oznacza dobrego czegoś. Tylko właśnie bardziej źle to wróży, że po prostu gracze tu pewnie rajdują, mają jakieś swoje klany i dla beki nawet czasem, jak jest na YouTubie filmiki, dla beki po prostu gracze przychodzą i rajdują kogoś innego domy, nie? Albo w ogóle jak oni są w tych klanach 20 osób albo więcej i robią rajd, że pewnie atakują kolejną, jakąś inną, drugą wielką bazę, nie? I się mordują, wyżynają się jak nie wiadomo co. Otwórz. I teraz, wow, tyle drewna. Puszczmy sobie dwa staki. Na górze mamy metal. Więc go sobie weźmę. Okej. Więc weźmy to sobie tu. I włącz. I niech się robi. Niech się pali. No i moglibyśmy jeszcze zrobić. Te dwa muszę zostawić sobie na potem. Jakbym potem miał już dopalić w piecu. Teraz myślę, że mógł sobie zrobić kolejne dwa dwie barykady. Więc tak, kolejne dwie barykady zróbmy. Tu możemy zrobić sobie, a tu barierki nie można, zapomniałem. Podłogę to bym mógł zrobić, ale nie chcę tu robić podłogi. Kurde. Bym mógł sobie tak postawić, jakoś to fajnie tak zrobić. Tutaj takie wejście. O. To zabiera tylko 100. Tak dużo. Dobra, niech się robią. A co my mogliśmy być? No, co my mogliśmy być? Mogliśmy być. Moglibyśmy sobie mały drewniany znak. Nie walę to. Nie będę robił mojego drewnianego znaku. Ognisko. Ognisko to jedynie jak się by się działo przy tym cały czas. Proszę, trzeba mieć węgiel i siarkę.
Siarkę będzie trzeba też poprzepalać. Węgiel, co się ma z tego? No węgiel jest, jak się właśnie drewno przepala. O, jak jasno się zrobiło w sekundę. To my możemy sobie, na razie wiecie co, wyłączę sobie tutaj budowanie. Myślę, że sobie musimy wziąć. Mamy tylko 20 kości. Czarnuchu, to mało. Czy ścianusz jest lepszy, czy maczuga? Kość, zrobię sobie chyba to. Do czego jeszcze będę potrzebował? Tylko sprawdzę, do czego bym jeszcze potrzebował kości, żeby na przykład nie zużyć, a potem by się okazało, żebym potrzebował tej kości jakoś, tak nie? Wiesz co, ja sobie bandany w ogóle zrobię. Wezmę to. Bandana. Kominiarka. Czarna. Wytwórz. Dobra, niech się drewniane barykady kończą robić. Abyśmy mogli tutaj tę prawie podłogę sobie ulepszyć. A, budowanie zablokowane. To jest takie. Raz, dwa. Pięć. Pięć. Siedem. 10, 12 tych 1200 drewna. To na razie chyba nam się nie przyda tego robić. To obrócić trzeba tylko. Ja sobie tu postawię. No. Mogę sobie tu przejść taką skalę. Obróć. Samolot chyba leci teraz. Poczekam, aż się zrobią ostatnie barykady. Bandana się zrobi po barykadzie. Zróbmy sobie jeszcze jeden. Puch. Zróbmy sobie jeszcze jeden klucz, wam powiem. Mieć dwa. Się zrobi. Samolot, siema. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, i helikopter widzieliśmy, i samolot przeleciał. Więc tak, tu może barykady sobie w domu postawię. Dobra, pójdę sobie, odblokuję budowanie. Pytam mnie, skąd jest w ogóle ten. O, myślałem, że już jak usłyszę, że jest Polski, to teraz będzie hejty Poloku i takie inne, nie? Wiecie, co to niektórzy są gracze. A co sobie, gdzie mogę postawić? Tu może. O kurde, moć. O ty kurwa. Sam na siebie zakładę zrobiłem. Jak widzicie. Nie róbcie nigdy tego. No, zrobię sobie bandaże. Ile mogę? 54, ja sobie zrobię 10. Jeden. Jeśli nie bandaży się stworzę. Czarnuchu, jaki jestem głupi. O, bandana się zrobiła mi. Czemu uskasiłem? O, 72 metalu już nam się zrobiło. I trochę tego, 72 metalu na co nam wystarczyło, żeby stworzyć sobie bluzę, starczy nam. Pójdę sobie, włożę bandaże na górze. Znaczy,
Czym się wezmę, opatrzę. Może by się uzdrało, żeby stworzyć sobie te bandaże, tak leciały przez cały dom. Tak, dwa mogę ze sobą chyba nosić. Dobra, tu trzeba odłożyć kości. Płótno. Kamienia na razie nie potrzebuję. Wyjąłem tu na dwa staki. Dobra. Mówię, jakbym grał w Minecrafta, naprawdę. Okej. Drugi ten to można sobie tu włożyć. Klucz. Będę sobie ten tu położę. Nie, tylko tu sobie poukładam. Tu to. Tutaj to sobie włożę. Co? Metal. Do czego mi się metal już może przydać? Pistolet Eoka. Takie gówno, że... Lepiej nie robić. Łotek. Mały schowek. Stół do naprawy. Przydałby się. Wungiel. Czemu mi się to tam zrobiło? What the fuck? Poczekaj, o stuwa akurat. Więc możemy sobie zrobić już stół do napraw. I już poszło 100 metalu. Szybko, co? Dobra, to jeszcze muszę sobie, to być taka nasza apteczka tutaj. Wyłącz na razie budowanie tu. Trzeba na 100% zniszczyć to gówno, co tu stoi, tą jedną barykadę. Bo to jest masakra. Użyłem tylko nabój. Kłopota. Chodź. Okej. Stół naprawczy można było sobie postawić na dole, myślę. Tutaj. I naprawimy sobie od razu to. Nie, bo nie mamy kamienia. Kamień zostawiłem na górze. Max, inteligentny człowiek. Widać, że jestem inteligentny, nie? A tylko powiecie, że nie, to ja was karki poukręcam w pierwszej sekundzie, jak was tylko zobaczę. 28 trzeba. Dobra. Okej. Tu niech się przepala. Pistolet można naprawiać? Jedno płótno, jednej wysokiej jakości metal. Słuchajcie, w ogóle tej wysokiej jakości metal by było trzeba też, myślę, że przedstawić w ogóle, co trzeba, żeby ulepszyć drzwi. 30 fragmentów metalu. Więc mamy już 28, bierzemy to. Elo, nagrywam. No i się rozłączył, widzicie? Tak to jest, jak ktoś się napisze i się rozłączy. Dobra. Takie drzwi mają być. Rozwalimy te lepki. O kurde.
Dzięki Bogu, mam te bandaże przy sobie. A teraz jak do domu wyjść? Wiem jak. A to po prostu będzie trzeba wziąć sobie z łuku, zniszczyć. Ej, zablokuj te drzwi. Pacanie ty. Dawaj, zbieraj te strzały. Dobra. Chyba jak mam mniej życia, to zawsze się szybciej głód i ten robi, nie? Chyba. Teraz dałem wam tutorial, jak szybko rozwalić ten. Tutorial, jak szybko rozwalić barykadę. Tutorial zrobiłem przez pana Maxa Play Gamesa, uczonego na Harvardzie. Harvard. Chyba Hogwarts. Hogwarts to gówno. Tak było takie coś, że niby pytali się uczniowie, gdzie chcieliby się uczyć. Czy bardziej w Hogwarcie, czy w Harvardzie. O, zrazu wszyscy powiedzieli, że Hogwarts. No, to normalne, że Hogwarts. Hogwarts to jest spełnienie marzeń każdego muminka, no. Jak kto by nie chciał być w Hogwarcie? Kto by nie... Potem kończymy odcinek. Dobra. Jest. Wreszcie. To stworzymy sobie jeszcze jeden. Nie, nie, żeby się zabić. Nie, nie musicie się bać. Musimy sobie zrobić ognisko. To już w kolejnym odcinku. Żeby upiec sobie jedzenie. Ponieważ dzięki ognisko. Ogniskowe. Możemy sobie upiec. Upiec bardzo pyszne. Wyłaskie szacunkowo bardzo jedzenie. Jest to potwierdzone przez panią Magdę Gessler. Powiedziała tak ostatnio w wywiadzie, że właśnie bez ognisko możemy zrobić bardzo zajebiste mięcho z dzika pierdolonego. Myślałem na początku, że to jest głupota, ale po tym jak to zrobiłem, to normalnie oczy wypadły mi przez pośladki. To był pierwszy raz, kiedy takie coś mi się stało. Nie wierzyłem, że to może się stać, ale tak to się stało. Już zużyłem aktualnie 3 bandaże. I odcinek znowu będzie miał godzina 10. Bardzo świetnie. Więc dzisiaj było trochę nauki angielskiego na odcinku. Zobaczymy jak tam z naszym metalem. 60 metalu. To zabierzemy. Chodź tu. Dobra. Metal to sobie będziemy odkładać. Możecie do mnie nie pisać, ludzie. Jezu, mi się odbija, przepraszam was bardzo. Ale tak to jest w życiu Maxa napiedolonego. Mam ten metal przy sobie. Dwa metale tylko, what the fuck. What the fuck. Ach, ich nie tu jeszcze. To byśmy sobie mogli jeszcze zrobić, co?
mały zbieracz deszczówki. I moglibyśmy go umieścić w bardzo fajnym miejscu. W mieście. Kurwa, tak, w mieście. Max nauczy się polskiego. Żeby mi to nie od razu, nie zaczęło kłuć. Mały zbieracz deszczówki i go postawimy sobie w mieście. W ogóle w tamtym miejscu mógłbym sobie zrobić okno, żebym mógł tę deszczówkę zawsze sobie pozbierać. No ale w Hogwarcie tego i na Harvardzie tego nie uczą. Więc postawimy sobie ten. Krwawienie miałem przez chwilę. Jezu, jaki ja jestem głupi. Sam się próbowałem zabić. Więc wypijemy trochę. Dobra. Myślałem, że będzie można go tu postawić. Albo? Nie no, oczywiście, tu nie postawię. Głupi luju. Ale tu już. Więc, mamy zbierać deszczówki. I skończymy sobie odcinek. Położymy się na górę do naszego wyra. Więc, no tyle w tym, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli się musi sprawdzać, zostawcie 45 łapek w górę. 40 niech będzie. Mówił Laos Max, pozdrawiam was serdecznie. I na razie.